druga do poprzedniego. To jest część druga i dokończę właściwie to, co czego nie zrobiłem i nie dokończyłem w poprzedniej części. Czyli teraz musimy dodać muzykę z DLC do innych poziomów. Więc ja sobie tutaj otworzę, a te zamknę. Nazwę na music, bo jest krótsza. Music 2, no i tak, teraz stream. DLC 2, to jest, to pasuje moim zdaniem do tego poziomu. Tego typu poziomów, moim zdaniem, to pasuje. Oczywiście wy sobie to możecie pozmieniać. To jest projekt open source. Link do repo w każdym razie będzie w opisie. Więc tak. Będzie dokładnie to samo, co w poprzednich, no prawie to samo, co przedtem, więc tak. I tutaj na początku możecie mieć problemy z tą funkcją, dlatego że niektóre osoby piszą exist. A powinno się pisać bez tego S między X a I. Wtedy Godot złapie błąd. Żeby nie było aż tak dobrze, ta funkcja będzie sprawdzała istnienie tego drugiego pliku z muzyką. Drums and... pisać nie umiem. Zobaczymy zaraz, czy to dobrze napisałem. Tam.
Mówiąc oczywiście o dodaniu nowego węzła Audio Stream Player o nazwie Music Bank. Zostawionym streamem jako tę piosenkę na Music 2. Odpalamy i gramy. Coś spieprzyłem. A widzicie, bo nie, to jest zmieniona nazwa na mute. Tutaj jest ok, tu jest ok. Tutaj jest nie ok. Bo ja złą nazwę pliku podałem, tak? Ja mądry jestem. No ale cóż, zdarza się po prostu i tyle. Tutaj to w ogóle to nie było wklejone. Nie, halo, to jest pewnie to Audio Stream Player. Maria. To tak, ale o co tu chodzi, że zmień typ. Może ten typ ma jakieś znaczenie, no nie wiem. Zobaczymy, no. No teraz działa. No jak widać jest wszystko fajnie. Dobra.
to trzeba skopiować z innych poziomów. Znaczy do tych poziomów zawierających DLC, no. Więc tak. Kopiuj. Co jest? Nie skopiowałem literę F. Dobra, teraz tutaj. Tutaj, dobra, tu jest music. Player, bla bla bla, to nie to, to to i ostatni level. Zobaczymy, jak to działa. Dobra. Ostatnia rzecz dotycząca tego DLC to jest dodanie go w liście DLC, ale i w instalatorze, ale to dopiero potem. Instalatorze w sensie tak, że gracz mógł wybrać, czy to DLC ma być zainstalowane, czy nie. Więc tak. Załóżmy, że levele już są dobrze zrobione wszystkie. Teraz wchodzimy w GUI. W GUI, no i tak, tutaj jest funkcja ready, teraz tak, nazwa dla tego DLC, no, nazwa to powinno się wiązać, z rodzajem tej muzyki. Myślę, że można... Myślę, że to będzie coś z techno, arab, nie wiem. Zaraz wujek Google. Zaraz sprawdzimy, jakie gatunki. Czy istnieje coś takiego jak połączenie techno i rapu? Muzykiem jestem, ale niestety gatunki typu techno i rap to nie jest moja dziedzina. No tak, oczywiście net jest taki jak jest. Nie wiem, może to nazwijmy.
dobry początek Custom Music DLC. Ma muzyka elektroniczna, Electronic Musical DLC. Dobra. Chcemy się nic przepisywać z nowa, więc tak. List add item. Jakby to nazwać? To musi być jakaś sensowna nazwa. Dobra, niech będzie Custom Music. No i teraz wchodzimy tutaj. No i oczywiście wyświetliło, że dodatek został zainstalowany poprawnie. No więc następna rzecz to jest system autozapisu, który przy okazji zrobiłem tak, żeby zapisywał tak, żeby współgrał tak jakby z osiągnięciami. Osiągnięcia są tutaj na razie za dotarcie do określonych levelów i po prostu pojawiają się przy tym, jak użytkownik wejdzie do następnych leveli. Więc tak. Cały system zapisu polega na tym, że jeśli gracz player wejdzie z kolizję z obszarem, czyli area, który ma go zdanie przenieść do następnego levelu. Oprócz tego, że zostanie przeniesiony, zostanie utworzony plik, w tym wypadku jeden o rozszerzeniu save. I on nie musi nic zawierać, bo jego zawartość nie ma tu nic do rzeczy, chodzi tylko o samą obecność. To jest jego lokalizacja user 1 save. I zostanie on zapisany i przy przyciśnięciu przycisku kontynuuj zostanie tam jak na przykładzie tych DLC. Jak raz sprawdzi, czy on istnieje. Jeśli istnieje, ale inne pliki nie istnieją, to załaduje drugi poziom. Dlaczego? Bo ten plik jest zapisywany, czyli funkcja, która go zapisuje, jest wywoływana wtedy, kiedy jest on zapisywany w tym samym czasie, kiedy gra ładuje następny level. Więc można tak powiedzieć, że jest on zapisywany w momencie startu drugiego levelu. Dlatego ładuje od razu level drugi. I w każdym skrypcie do każdego poziomu tak jest. I to ten system został przygotowany także pod te poziomy z DLC. Na przykład po przejściu drugiego poziomu jest generowany plik 2.save. Po następnego 3.save, po przejściu jeszcze następnego 4.save i po przejściu ostatniego, a nie, tylko 4 pliki zapisu generuje. Jeśli tak, jeśli istnieje tylko plik o nazwie 1, a inne pliki nie istnieją,
ładuje się drugi poziom. Jeśli jest, jeśli istnieją pliki nazwy 1 i 2, ale pozostałe nie istnieją, ładuje się trzeci poziom. W tym przypadku pierwszy poziom z IceCup. Jeśli istnieją pierwsze trzy pliki, czyli 1, 2 i 3, ale czwarty nie istnieje, ładuje się przedostatni poziom. Jeśli wszystkie cztery istnieją, ładuje się poziom ostatni. No i to samo, jeśli chodzi o poziomy z DLC, tylko że w tym wypadku, pliki, które są pliki, mają nazwę na przykład 1, kreska DLC 1, 1, kreska DLC, 2, kreska DLC 1 i to jest taka sama zasada jak w tamtych pozostałych. A co do tego mają osiągnięcia? No, znaczy jak inaczej. Dlaczego wykorzystałem to do ładowania osiągnięć? No bo tak jak mówiłem, osiągnięcia są tak jakby dawane przy przechodzeniu następnych poziomów, czyli na ich początku. Więc gdy gra wykryje istnienie na przykład pliku save, znaczy 2.save, co to jest to równoznaczne z tym, że zostało odblokowane pierwsze osiągnięcia, czyli first level passed. Więc nieważne, czy zaczniemy wtedy nową grę, czy kontynuujemy starą, to osiągnięcie pojawi się jako odblokowane. Tak samo inne tego typu osiągnięcia. Więc myślę, że jest to spoko opcja. Teraz ostatnia rzecz i myślę, że najbardziej upierdliwa, czyli dodawanie tego DLC do pliku binarnego instalatora. W tym wypadku będzie to tak. No i przy okazji wyeksportuję to, bo to już będzie zatwierdzone jako nowe drzewko, w sensie nowa wersja. Jeśli się tylko uda, to zrobię update'a. No to update zrobię wtedy, kiedy tylko będzie okazja, no na pewno nie teraz na pewno. Chociaż jest taka opcja, że gdy znajdzie się plik binarny Godota w folderze z plikami projektu, no to odpali się normalnie gra i tak zrobiłem. Zrobiłem takiego instalatora, ale po zainstalowaniu gry na Windowsie zwyczajnie Godot nie chciał odpalić gry i wywalało mnie. Więc ta opcja jak najbardziej działa, ale nie w moim przypadku nie nadaje się ona do zrobienia instalatora, do wykorzystania w instalatorze. Więc zrobię to tak, po prostu. Zobacz.
rzeczy na partycji z Windowsem nie znajduje się plik z szablonami eksportu dla 3.1. Nie ma tego czegoś takiego jak kosz. No i niestety w tym miejscu ich nie ma. Ale tutaj godot templates, nie tutaj script, projekty to nie, to są przykłady skryptów. Tam chyba też nie ma, tam powinny być wgrane szablony eksportu. Może nie, bo... Aha, może zajrzeć też tutaj do pobranych. Nie ma. Aha, bo to są dokumenty, a nie pobrane. Nie ma. Niestety nie ma, więc... Chociaż no... Jest jeszcze jedna opcja. Nie lubię tego robić, bo to dużo czasu Tutaj jest kosz. Ten... desktop. Tutaj mogą być szablony eksportu też. Nie ma. Nie ma tutaj, więc przeszukam całą partycję i tyle, a w tym czasie zrobię tutaj tego instalatora. Więc tak, nowy komponent. A nie tutaj. To tutaj musi być. Co będzie custom music? Dobra, zaraz zobaczymy, czy będzie dobrze. Więc tak, dodaj, najpierw sobie tutaj skopiuję tą lokalizację, żeby nie przepisywać. Więc tak, dodaj folder deinstalację. I tutaj będzie właśnie to. Platformą docelową dla tego folderu będzie Linux z 32-bitowej. Tutaj będzie Linux 64-bitowy. Tutaj będzie Windows. Akurat tutaj nie jest rozróżniany Windows jako 64-bitowy czy 32-bitowy, więc na 64-bitowym działa. Nie testowałem na 32-bitowym. Bo nie było jeszcze takiej okazji.
sprawdzić i dać znać, czy instalator działa na 32-bitowym Windowsie domyślnie, robimy update'a, to jest Windows jest skompilowany, znaczy Godot kompiluje pliki binarne dla Windowsa w formie 32-bitowej, więc i one działają na 64-bitowym, ale nie wiadomo, czy instalator jest przy kompilowaniu robiony jako 64-bitowy, 32-bitowy na Windowsa. Tego niestety nie jestem w stanie sprawdzić. Do Windowsa na razie lokalizacji nie będę wklejał ścieżki. W przypadku lokalizacji user, tak jak mówiłem, ścieżka dla Linuxów i Maca jest taka sama. Wklejamy. Tutaj od razu dodam drzewko. O tak. Skopiuję sobie od razu to, żeby nie bawić się potem. Tej DLC 2, tej OK, dodaję drzewko DLC 2. Zapisujemy zmiany. No, nie znaleziono szablonów eksportu, więc tak, Godota można zamknąć. Wszystkie zmiany zostały zapisane, więc spokojnie. I teraz tak, odinstaluję poprzednią wersję. Teraz kompilujemy wersję nową, czyli build, i poczekamy, aż instalator zbuduje. Oczywiście pliki na Windowsa, w sensie plik binarny na Windowsa, w przypadku przynajmniej wersji demo jest podpisywany przez producenta tego programu, firmę Bitrock. Normalnie to trzeba ściągać Windows SDK i używać SyncTool'a, co zawsze nie zawsze kończy się powodzenie, więc myślę, że to jest spoko opcja, zwłaszcza, że Godot też przy podpisywaniu używa podpisu stworzonego przez ich twórców. Więcej można znaleźć na ten temat w dokumentacji przy w podrozdziale eksportowanie na Windowsa, co nie ukrywam, jest fajną opcją, zwłaszcza, że nie muszę się bawić z tym, no. Właśnie zrobiłem jak jeden błąd. Ale dobra, właśnie muszę teraz to naprawić sobie. Instalator został źle zbudowany. Export, muszę tutaj nowy folder, nowy katalog. Chociaż myślę, że nowy katalog.
tutaj i to kopiujemy. Znaczy jeszcze ta wersja instalatora ze względu na brak szablonów eksportu jest robiona za pomocą tej metody umieszczania po prostu pliku binarnego godota w folderze z projektem, tak jak mówiłem o tym wcześniej, ale to nie zawsze działa. No tutaj jak próbowałem, to działało, więc myślę, że będzie wszystko dobrze. Teraz tak, Linux 32. Muszę skopiować teraz binaria, czyli po prostu pliki binarne godota. Ja te powklejać. Skopiuj. A nie to. Teraz tylko trzeba, muszę tylko tutaj pozmieniać kilka rzeczy, właśnie między innymi ścieżki, z których, jak ja to zrobiłem, dobrze czy... Nie tak. I tutaj musi być Linux 32-bitowy. I tutaj Mac. Dobra, teraz wygląda wszystko na dobrze, więc budujemy instalator. W przypadku tego, co teraz robię, pliki z folderu import, w sensie z folderu .import, są wymagane do odpalenia gry. Więc teraz tak, jest sekcja wyboru języka. To oczywiście jest tutaj widoczne tylko, że jeśli wersja jest niezarejestrowana. Licencje na ten program są dosyć tanie, ale ja się spotkałem z licencją, która kosztowała ponad 2000 euro. To jest wersja darmowa.
tutaj można oczywiście wybrać. Nie wiem dlaczego report ABAC jest to, no, że się nie da go zmienić. Więc instalujemy. Wszystko wypakuję teraz. I utworzy deinstalator w w ścieżce instalacji. I na pulpicie powinna się pojawić właśnie ikona. Co proszę? Co no jest? Nie, ikona nie działa. A to jest wszystko tak jak jest. Kontynuuję swoją poprzednią rozgrywkę, czyli ostatni poziom. To było na tyle. Mam nadzieję, że coś z tego załapaliście. Dajcie o tym znać w komentarzach do filmu.